Dzień dobry, hejka, czy witajcie, jestem Kasia, a razem ze mną bardzo skromny Arman, cześć. Cześć, witam wszystkich. Powiedziałeś, że nie uważasz się za gwiazdę, ale jednak jak powiedz, ty się odnajdujesz w takim środowisku tutaj, jeżeli chodzi o tą sferę medialną? Jest to ciężko trochę, bo ja tam w życiu może 3-4 wywiady udzieliłem, a to teraz właśnie byłem u jednego, drugiego i teraz u ciebie i tak trochę, wiesz, nie mój klimat chyba, żeby udzielać 40 wywiadów, tym bardziej, że wygrałem tylko, wiesz, walkę. Dla mnie to, wiesz, to po prostu wygrana, no ale co. Słuchaj, nie wygrałeś tylko walki, aż wygrałeś walkę. No w sumie tak, no tak, no. W pierwszej rundzie tam. Z czego bardzo się cieszę. Szybka walka, w końcu nie jestem poobijany, porozcinany. Mogę spokojnie pojechać do domu, iść do pracy, żeby ludzie się nie pytali, a co się stało, nie? Więc to tak. Okej, ale właśnie to pytanie, ty wygrałeś przez lewego sierpowego, czy przez zderzenie głowami? Bo to jest taka rzecz, którą tutaj dyskutowaliśmy. Powiem tak, wygrana to wygrana, ale na pewno z dynki nie było wjazdu, bo nie czuję. Dostał po prostu sierpa, lewego sierpa dostał. Ja wpadłem w niego, on we mnie i się przewrócił i już przeciwnik już nie chciał podjąć walki. No i bardzo się cieszę, no. Ale właśnie teraz pytanie, co z tobą dalej, jeżeli chodzi o Gromdę? Czy może rewanż z Reksiem, który dzisiaj też walczy tutaj na gali? Czy jak ty widzisz swoją przyszłość w Gromdzie? Powiem tak, nie wiem, nie mam pojęcia, już któryś raz to rzędu mówię, że ja walk nie robię dużo w roku. Z tego względu, że nie mam sponsorów. Ja sam z własnej kieszeni za te wszystkie treningi u Marcina płacę, za suplementy, za jedzenie. Nie, po prostu mnie nie stać na częstsze takie przygotowania, na starty. A odnośnie rewanżu, to pierwszy rewanż, jaki chciałbym zrobić, to z Kamilem Janikiem, bo walczyliśmy... Na Wotorę 3. Tak, na Wotorę 3, to było chyba 3 lata temu. Z tego werdyktu jestem niezadowolony, Kamil, ale nie, pozdrawiam go serdecznie, nie ma tam złej krwi między nami. Jeszcze jakiś rewanż by był, to bardzo chętnie mógłbym z nim zobaczyć, ale gdzie, czy tu na Gromdzie, czy w KSW? Jezu, to bardzo dobra opcja, tam musi sponsorzy znaleźli wtedy, na pewno. To bardzo chętnie. Ale właśnie pytanie, czy ty chciałbyś spróbować swoich sił jeszcze w takich innych federacjach, czy tylko walki na gołe pięści? Nie, bo chętnie, znaczy nie... Powiem tak, nie jestem jakimś tam psycholem, co lubi się bić na gołe pięści, po prostu miałem trochę ciężki etap w życiu, wyskoczyła mi tam jakaś na Facebooku coś i tam, że Kamil szuka przeciwnika, po prostu jakiś impuls zadziałał, że mówię, dobra, pójdę w to, później na tą Gromdę. A czy w innych federacjach, to bardzo chętnie bym się sprawdził, tylko w MMA musiałbym trochę potrenować, bo w MMA to ja nic nie umiem, parteru czy coś, ale w stójce, ja jestem ogólnie stójkowiczem, wywodzę się z kickboxingu i z kung fu sandy, uwielbiam kopać i mój trener Marcin się niedawno dowiedział i powiedział, że mnie przetestuje na sparingach, z czego trochę się obawiam. No ale na innych federacjach bardzo chętnie bym się sprawdził. Nie tylko na gołej pięści, ale w rękawicach, coś tam, jakimś kickboxingu czy coś, to bardzo chętnie. No to się pytanie, jaki jest twój cel sportowy ogólnie? Wiesz co, moim celem jest po prostu moja spokojna głowa. Ja te walki traktuję jako moje lekarstwo, żeby po prostu nie zagłębiać się myślami o tym, co było kiedyś, bo tam trochę miałem przygód, że nie mam, straciłem brata i tatę. I po prostu tak sobie obmyśliłem plan, żeby zrobić jakieś przygotowania, raz na jakiś czas wystartować i naprawdę się świetnie z tym czuję, bo gdyby nie to, to pewnie bym gdzieś tam, nie wiem, teraz co jest w piątek, to bym pewnie gdzieś pojechał na balet, pobawił się jakiegoś tam dzieciaka, kurwa, spraw, przepraszam za przekleństwo, ale tak jak większość tych chłopaków jadą na dyskoteki, pobiją kogoś i się tam szczycą czy coś, a i leżą później tam 2 dni na kacu czy coś, nie, to nie jest, ja nie chciałem tego naprawdę uniknąć. No i dlatego poszedłem w ten sport, choć nie jest łatwy, jest mega, mega ciężki, no ale życie nie jest łatwe, pamiętajcie, życie nie jest łatwe. Życie na ziemi to jest cierpienie, tak powiem. Bardzo mądre słowa, ale ogólnie tak dla widzów, którzy cię znają, ty jeszcze jakimś sportem się pasjonowałeś wcześniej, czy od dzieciństwa, powiedzmy, sztuki walki? Nie, jak ja miałem 3 lata, to mój tata chodził na karate w Armenii, nas uczył w domu karate, później jak przylecieliśmy do Polski, to kilka lat nic nie robiliśmy tam, po prostu chcieliśmy się jakoś osiedlić na stałe gdzieś, no i trafiła się szkółka. No i tata nas zapisał do tej szkółki z bratem, no i tam chyba spędziliśmy z 10-12 lat i startowałem w kung fu sandzie, w kickboxingu i naprawdę miałem świetne osiągnięcia, bo kilka lat należałem do kadry Polski,
Dwa razy byłem powołany na wyjazd na Mistrzostwa Świata w Kung Fu Sandzie i w kickboxingu. Niestety nie pojechałem, bo wtedy nie miałem obywatelstwa polskiego. Byłem takim, nie wiem, czy mogę powiedzieć to słowo, uchodźcą, tak? I nie mogłem po prostu opuszczać granic Polski. No i a druga rzecz, że też finansowo po prostu, bo rodziców też nie było stać na ten wyjazd, z czego do tej pory naprawdę żałuję tego. Mam te kartki właśnie, te listy, jak dostawałem, że zostałem powołany. No ale co, ale tak ogólnie to z tytułów to mam bardzo dużo tam mistrzostw Polski, mistrzostw Europy, czy w Polsce, czy w Kung Fu Sandzie, czy w kickboxingu. Naprawdę mam te osiągnięcia. A czy innym sportem? Nie, nigdy. Na WF-ach jak mieliśmy tą piłkę nożną czy coś, to ja nie potrafiłem, znaczy jak kopnąłem tą piłkę, to ona poleciała gdzieś zupełnie w inną stronę. Okay. Ani w koszykówkę, ani w siatkówkę, ani w ping-ponga czy coś, nie wiem, ja to jakoś nie lubiłem tych grupowych takich sportów czy coś. Ciężko było mi się odnaleźć na tych WF-ach, no ale co, jakoś ja robiłem swoje na salce i tyle. Dobrze, powiedz mi, a czy ewentualnie, jeżeli dostałbyś ofertę teraz walki na następnej gromdzie, przyjąłbyś ją? Czy raczej będzie to za wcześnie i właśnie tak jak mówisz, finansowo i ogólnie mógłbyś to nie zgrać? Chyba za wcześnie, bo chyba, że prezes mi tam dobrze zapłaci, jakiś tam sponsorów da, to bardzo chętnie. Nie no, żartuję. Pan prezes, to możemy sobie... Panie prezesie! Nie, wiesz co, nie wiem, ciężko mi teraz na tą chwilę coś powiedzieć. Nie chcę jakichś tam pochopnych decyzji podejmować, że tak, wygrałem, już jestem najlepszy, idę. Nie, 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 kurde, po prostu się zdarzyło, dostał, padł. No i tyle. Trochę teraz z tego się ucieszyć, wrócić do pracy, a później co przyniesie przyszłość, to nie wiem. Ja to wszystko 100% ufam Marcinowi. I on powie, robimy to, to robimy to, robimy tamto, to idziesz grać w szachy, to idę grać w szachy, tak? Więc tak. Ty ufasz jemu, on ufa tobie, bo wczoraj będzie mówił, że jeżeli zrobisz to, co robiłeś na, wiesz, na przygotowaniach, to wygrasz. No i udało się. Tak, naprawdę od kilku miesięcy robiliśmy. Jak pierwszy raz do niego pojechałem, później usiedliśmy, porozmawialiśmy, że on mnie bierze pod skrzydła, no i robiliśmy cały czas to, ten sam schemat. Mega, mega ciężko było wkuć do bani, bo ja mam ciężką głowę, żeby przyjąć jakieś nowe informacje, ciężko ma to zakumać, no ale jak widziałem, że on tam siedzi i się patrzy na mnie, to musiałem jakoś to szybko skumać. No i naprawdę te kilka miesięcy robiliśmy ciągle to samo. No i zawsze to wejdzie jakoś nawyk, nie? No i wyszło i bardzo się z tego cieszę. I tyle. Jasne. Dzięki ci bardzo i widzimy Super. Się na kolejnych. Dziękuję bardzo.